Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Dziękuję jeszcze bardziej. Serdecznie zapraszam. Rozsyłasz? Dziękuję bardzo, 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 jeszcze bardziej. No, Bernie Piasecki Sanders, amerykański socjalista, komunista można powiedzieć, który nie mieszka w Izraelu, a mógłby mieszkać w Izraelu, musi się sporo nauczyć od socjalistów tak zwanych kanałowych, ściekowych. Teraz będzie... Przypuszczalnie on nie będzie nominowany, no ale jeżeli byłby nominowany, to w Milwaukee będą przyznawać czy wybierać swojego kandydata na to, żeby walczył o prezydenturę z Donaldem Trumpem. Wisconsin jest to stan właśnie, gdzie leży Milwaukee. Milwaukee to jest nazwa od lokalnych szczepów indiańskich. No i mniej więcej znaczy piękny i bardzo dobry, piękna i bardzo dobra ziemia. Zaczęli tam ogólnie rzecz biorąc Francuzi z Kanady francuskiej przybywać, no ale później bardzo było dużo emigracji niemieckiej. W roku 1900 to 30% to było Niemców. Dużo przyjechało po rewolucji niemieckiej 1848 roku, także do tej pory są tradycje w Milwaukee niemieckie. Sporo Polaków przyjeżdżało. Polacy przyjeżdżali, no, zanim Polska powstała, można powiedzieć. W 1810 roku to tam przybyło 30 tysięcy ludzi, to potężne ilości. W 1915 roku 100 tysięcy, tak, także w Milwaukee na dzień dzisiejszy Polaków jest 46 tysięcy, to jest czwarte czy piąte miejsce miasto w Ameryce. W Nowym Jorku liczą mniej więcej 210 tysięcy, w Chicago 160 tysięcy, w Los Angeles 60, w Filadelfii 52. Także w Milwaukee jest kościół Stanisława, jest Park Kościuszki, no i tak dalej, różne te nasze... No, korzenie, można powiedzieć, nasi rodacy, którzy tam przyjechali, 2, 3, 4 pokolenia to są. No ale też właśnie ciekawe, że w Milwaukee będą wybierać, no i w Milwaukee to jest miasto, gdzie w zasadzie wybierano, no nieustannie wybierano socjalistów, no bo jest coś takiego jak Partia Amerykańskich Socjalistów. Większość tych socjalistów teraz dołączyła do partii komunistów, do partii demokratów, no i powoli od tyłu zaczęła zjadać. No oni po prostu, Partia Socjalistów nigdy nie wiedziała, jak sięgnąć po władzę, no to po prostu taka konfederacja, takie złączenie, takie połączenie z demokratami, no i wysuwają się po prostu naprzód. Zmienili swoją nazwę, no ale to tak jak po milicja zmieniła swoją nazwę na policja, to są te same twarze. No ale w każdym w Milwaukee pomiędzy 1910 rokiem a 1960 wybierano majorów socjalistów. To jest też ciekawe, no bo oni no brali najróżniejsze gospodarcze rzeczy czy podatkowe i osiągali to zamiast właśnie opodatkowywania, to byli bardziej efektywni. No i bardziej tacy przedsiębiorczy, obcinali koszty, dogadywali się na różne inne z biznesami, żeby to było bardziej dochodowe dla miasta. W Milwaukee pierwszy socjalista to był, się nazywał Emil Seidel, to on był socjalistą majorem 1910 do 12 roku, to 2 lata. No i on powiedział, tłumaczył, czy pokazywał, że miotły takie, które w tych latach, no to jak robili miotły brali po prostu gałęzie z, no tak jak w Polsce to brali gałęzie z
jakie to jest takie drzewo, no białą korę ma, no i obcinają to i trzonek wkładali, no i taka miotła była, no to on powiedział, że brzoza, te drzewo to brzoza, teraz mi się przypomniało, no i on powiedział, że on te miotły dla miasta zaczął kupować za pół ceny. No to, to wszyscy ci obywatele popatrzyli, mówią, no tak, no jak kupił miotły za pół ceny, to znaczy, że takie podstawowe rzeczy jak miotła i tyle oszczędzi, no to na pewno coś tam oszczędzi, jak będzie kupował stal na mosty, czy jakiś cement, czy asfalt na drogi. Także wszystkim to się bardzo podobało. Drugi socjalista to był Daniel Hohn, to on był dosyć długo, bo on był od 1916 roku do 1940 roku, no i on też się zachwalał w tym wszystkim, że on oszczędza, że on nie wydaje, że wszyscy a największa sprawa to była opłaty za zbieranie śmieci, opłaty za śmieci i w Milwaukee uwielbiali go, no i on jest w historii Milwaukee jako jeden z najlepszych tych majorów, burmistrzów. Hohn to chwalił się właśnie tym, że zrzucił, czy obniżył o 90%, obniżył o 90% te podatki, które zbierał za zbieranie śmieci. No ktoś może się zastanowić, jak to jest możliwe, jak można obniżyć podatki. No okazuje się, że właśnie przez budowanie ścieków, kanałów i tak dalej, no i odzyskiwanie tych wszystkich i śmieci i całego tego szamba, oni stworzyli takie miasto zaczęło produkować taki produkt w workach, który można wysypywać w ogrodach. No w sumie nawet jest przez Ministerstwo Żywności i Lekarstw zaakceptowane, że może to być używane do konsumpcji ludzkiej. No ale to się nazywa Mill Organite. Mill Organite, a to jest skrót na to Milwaukee Organic Nitrogen, czyli Milwaukee jako miasto, organik jako organiczne, no i nitrogen, to oni to, te ścieki wybierają, wysuszają, później wypalają cały ten patogeny, wszystkie te różne rzeczy, które mogłyby zatruć czy zabić ludzi, już po prostu nie są zabite. No i jest to taka, można powiedzieć, nawóz, taki nawóz naturalny uzyskiwany z tych ścieków. To także może w Warszawie by też można było zamiast tych ścieków i tych rur, które tam przechodzą, mogliby jakiś Warsonite zrobić, tak? Warszawski organic nitrogen. To oni zrobili nieprawdopodobną ilość, bo obliczyli, że do 2018 roku wyprodukowali 10 miliardów funtów. No to powiedzmy jest 5 miliardów kilogramów, tam 4,5 miliarda kilogramów tego nawozu, no i uniknęło wysypiska. Trzeci socjalista to był Frank Zeidler, to on był od 1948 do 1960 roku, no i on też był za tym, żeby cały ten budżet nie wychodził na minus, to był tak oszczędny, że nigdy nie posiadał samochodu. Nigdy nie posiadał samochodu, jeździł autobusem do pracy. Także jego oszczędności, jego oszczędzanie i takie ludzka uczciwość po prostu, to była do tego stopnia, że pomimo, że był socjalistą ze strony lewicowej, no ale to są lata przedstalinowskie, tak? Ten socjalizm taki, to jest ten utopijny, teoretyczny i tak dalej. No to
48 rok, no troszeczkę mniej, no ale, ale to właśnie jeden z tych ideowych socjalistów. I kiedy był Joe McCarthy z Wisconsin właśnie, Joe McCarthy, który ścigał wszystkich komunistów, no bo było od groma komunistów tych stalinowskich w czasie wojny, po wojnie i tak dalej, Hollywood, no do tej pory, no ty McCarthy nie wyłapał ich wszystkich, no i teraz mamy właśnie komunizm, no tak, także ludzie śmieją się z McCarthy'ego, a teraz komunizm skroczy. W każdym razie Joe McCarthy z Wisconsin nigdy źle o Zeidlerze nie mówił, nawet robił sobie zdjęcia z nim, no bo on po prostu rozumiał, że ten major to jest takim codziennym, zwykłym człowiekiem, który jest powiedzmy normalny, no i że on nie udawał. Socjaliści na wschodzie, czyli powiedzmy tam Washington, Nowy Jork, Filadelfia, Boston, cały ten, to oni się nazywali ich jako właśnie kanałowi socjaliści, no bo ci socjaliści w Milwaukee, oni nie szanowali, czy nie popierali tych marksistowskich rewolucji i woleli w zasadzie zakładać te linie ściekowe do biednych dzielnic, żeby poprawić warunki sanitarne ludzi, zamiast nawoływać do strzelania i zabijania i przewrotów, tak? Także, że ci ludzie w tym Milwaukee, no to po prostu byli ludźmi z ludu i dla ludu. Ale właśnie socjaliści z Milwaukee to krzyczeli na tych rewolucjonistów ze wschodu, że oni po prostu nie są w stanie nawet, nie tylko nie wybrać majora, ale nie są w stanie wybrać Hitzla, czyli takiego człowieka, który tam chodził i wyłapywał bezpańskie psy. No, Bernie Sanders, on był majorem, był burmistrzem Burlington. On się urodził w Nowym Jorku, ale pojechał do Vermont. Tutaj jak się popatrzy, to wschodnie wybrzeże, Nowy Jork jest tu, Washington jest tu, Vermont też pod granicą kanadyjską. Jak patrzycie na mapę, no to tu jest Kalifornia, powiedzmy tu jest Washington. No to on pojechał do Vermont, podchodził parę razy, no ale został trzy razy, był burmistrzem Vermont. No i był trochę oszczędny, no ale teraz jak zaczął już na prezydenta, no to po prostu to już jest dokładnie odwrotnie niż socjalista kanałowy. Jego kampania to jest tylko rewolucja, 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 rewolucja. W zasadzie jakby mógł mieć pistolety, karabiny, no to by założył Urząd Bezpieczeństwa i by rozstrzeliwał opozycję, kler, no wszystkich, kogo by mógł, po prostu przykładowo taki ubek czy NKWD człowiek. No to tak, jakby dostali władzę, to możliwe, że to zrobią. No a ci socjaliści może byliby zaintrygowani troszeczkę tym ubezpieczeniem zdrowotnym dla wszystkich i szkoły dla wszystkich i cały ten umowa, nowa zielona umowa dotycząca tych wiatraków i tak dalej, no ale jednak by się cofnęli przed tym, ile to ma kosztować, no bo on proponuje rzeczy, które po prostu to są koszty, to są setki tysięcy dolarów na każdego obywatela, także że nie ma praktycznych szans, żeby ludzie to utrzymali. Sanders to jest znany z tych swoich trzech domów, no ale on mówi tak, no pracuję w Waszyngtonie, to mam dom numer jeden. Mieszkam w Burlington, w Vermont, no to jest dom numer dwa. No i tak jak każdy Vermonter, czyli ktoś, kto mieszka tam w Vermont, mam kabinę czy dom letniak, takiego letniaka, taką dacie, tak? No dacia, tak, tak,
tak jak rosyjscy komuniści mieli swoje dacze, no to Sanders też ma swoją dacze. Także to nie jest taki wspaniały widok dla socjalisty, tak? Jak on się przedstawia, że jest socjalista, a on po prostu to jest czerwona świnia przy korycie i wszystkim innym proponuje, żeby po prostu wybrali go, to on zrobi dobrze. Ten jeden z tych majorów w Milwaukee, Zeidler, no to on mieszkał w mieszkaniu 110 metrów kwadratowych w domu, 110 metrów kwadratowych, wychował tam 6 dzieci ze swoją żoną, no i ten dom ciągle należy do członków rodziny. Także Sanders tak samo mógłby się nauczyć coś na temat tych socjalistów, majorów w Milwaukee, kiedy była ta tak zwana Hiszpanka. Hiszpanka to była 100 lat temu, to setki tysięcy ludzi w Ameryce umarło, w Europie tam też miliony umarły, to była wielka tragedia, no tu ludzie się boją tego makabrycznie. Koronawirus tam, no nie jest tak tragiczna, ale Hiszpanka była makabryczna. Dużo ludzi, jak się rozmawia, to pamiętają tam pradziadkowie, praciotki, prawujkowie i tak dalej, tam w rodzinach to opowiadają, że znają. No tak jak w Polsce większość ludzi mówi, że w czasie okupacji członkowie rodziny poumierali, no to tam jedno pokolenie dalej w Ameryce ludzie pamiętają nawet imiona tych, którzy umarli w czasie tej Hiszpanki. No ale ten Hoan w 1918 roku, no to był szybki, to był taki szybki, że po prostu pozamykał szkoły i kościoły, no ale nie zamknął barów, no bo to było w tym czasie, kiedy nie było tych takich delikatesów, nie było tych trzypaków z piwem, to ludzie po prostu, lud pracujący to sobie miał przyjemność, jedną z przyjemności życia, no to było to, żeby pójść sobie na piwko do baru i napić się po robocie. No i ciekawe jest to, że w Milwaukee ilość przypadków śmiertelnych to była jedna z mniejszych w Stanach Zjednoczonych. Także kombinacja pomiędzy izolacją, zamknięciem i nierozprzestrzenianiem się, no i popijaniem piwa wygląda na to, przez tych, którzy się tam mieszali, obniżyło. Ktoś wspomniał właśnie, że w Rosji powiedzieli, żeby pić piwo. No, nie piwo, wódkę chyba. No to już socjaliści w Milwaukee proponowali coś nowego. Zdrowia jeszcze raz. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. To jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyn o codziennych powiadomieniach. Jeżeli możesz, to wyślij sznureczek z wideo, gdzie się da, na Facebook, na Wykop, do znajomych. No jeżeli lubisz, to wysyłaj. Do następnego zdemonetyzowanego filmiku.